tej strony Ucek, witajcie na moim kanale. Kolejny smartfon od Poco w tym roku, mianowicie Poco F3. Całkiem ciekawy smartfon poniżej 2000 zł. Cóż, co potrafi Poco F3? Sprawdźmy, przetestujmy na początku kilka o pierwszych jakichś takich wrażeniach. No nie da się ukryć, że smartfon w tej wersji czarnej naprawdę ładny, turbo palcujący się, ale ładnie wykonany. Z tyłu fajne tutaj szkło na tyłu. Oczywiście aparaty, które nie wystają za bardzo, sztuk 3, całkiem spoko, nawet widać, że tu mamy jakiś mikrofon, więc wiadomo, przy nagrywaniu będzie troszkę lepszy pewnie dźwięk. Boki to przyciski, przycisk, który jest aktywnym przyciskiem do rozblokowywania, czyli czytnikiem linii papilarnych, ale o nim za chwilę jeszcze. Oczywiście od dołu USB typ C, miejsce, sorry za stukanko, miejsce na... Oczywiście karty SIM, jak tutaj wygląda, jak nam to Poco rozwiązało. No, najgorzej jak można ostatnio, czyli tylko dwie karty SIM. Widać czerwoną uszczelkę, więc no jest szansa, że woda tam nie dostanie się za szybko. Od drugiej strony mamy tak naprawdę pusto, czysto, ładnie. Góra tylko głośniki. Trzeba dodać od razu, że głośniki są stereofoniczne, no to tutaj już spoko. Wspierają Dolby Atmosa plus jeszcze parę innych rzeczy, jeżeli chodzi o Hi-Res Audio i Hi-Res Audio Wireless, ale to w temacie reszty związanych z dźwiękiem już przy okazji. No i cóż, sam ekran w Poco. Powiem Wam, że wygląda może tak. Jest Always On Display, czyli mamy AMOLED-a. To można było się domyśleć. Co my tutaj mamy za ekran? 6,67 cali, 2040x1080 pikseli, odświeżanie 120 Hz. Dotyk 360, jeżeli chodzi o kwestię jego odświeżania. Wsparcie dla HDR10+, no całkiem nieźle. Fabrycznie widać, że już jest nałożona folia na telefon. Oczywiście rozblokowanie, co już żeście zauważyli, mamy twarzą. Świetna animacja w ogóle, jak sobie to się ustawi, ten Always On Display z tą górą. I rozblokujemy buźką szybko. Rozblokujmy paluchem, który mamy skonfigurowany ten. No to fajny bajer w ogóle. To mi się podoba, że to tak fajnie sobie zgrali. To już jakby taki od razu plus dla mnie. Samo rozblokowanie, no gdyby nie było tej animacji, jest jeszcze szybsze, więc no, jeżeli chodzi o biometrię i tego typu działania w Poco, naprawdę fajnie, szybko i spoko. No ale cóż, sam ekran, no to zobaczmy, jasność maksymalna. No jest nieźle, mogło być trochę więcej. Kąty widzenia, no całkiem bardzo ładne bym powiedział. Prezentuje się to ciekawie, na dzień dobry, oczywiście fajna tapeta, to już też taki plusik, czasami te podstawowe tapety w smartfonach robią robotę. No cóż, co jest sercem tego smartfona, bo widzicie, że działa on dosyć szybko. Mamy tutaj Snapdragona 870, czyli 8 rdzeni, taktowane maksymalnie do 3,2 GHz, grafika Adreno 650, procesor w procesie 7-nanometrowym, no i tutaj w mojej wersji 8 GB RAM, ale można też mieć wersję, która ma gigabajtów pamięci 6, oczywiście wiadomo, czym więcej RAMu, tym lepiej i fajniej. No cóż, na pokładzie, jak widzimy, nakładka od Xiaomi, cóż my tutaj mamy, którą wersję aktualnie MIUI, jeżeli o to chodzi. Na chwilę obecną 12.5.6256 pamięci wewnętrznej, jeżeli widzicie. No sam smartfon, no tutaj jeżeli chodzi o kwestię softu, no to tutaj standardowe Xiaomi w funkcjach specjalnych. No cóż, nie mamy czytnika tętna, a to musiałby być przycisk, czytnik w ekranie, bo tak to w większości tych smartfonów działa. Oczywiście, cóż, możemy sobie zobaczyć temat wyświetlacza, oczywiście jasno. Może dajmy sobie już teraz ciemny, no, bo to chyba zawsze fajniejsza opcja w AMOLEDach, to sugeruję każdemu. Mniej trochę nam, że tak powiem, prądu łapie. Włączymy sobie te 120 Hz odświeżanie. No i cóż, odwracanie ekranu może też sobie odpalimy. Cóż więcej, dźwięki, wibracje. No tak klasycznie, jak to Xiaomi. No i teraz już ekran troszeczkę przyspieszył, jak widać. Fajna jest wibracja taka. Nie wiem, czy uda się Wam usłyszeć. Nie, pewnie nie da się. Jest takie no, takie płytkowo Apple'owe, jak też pady w ich MacBookach. Zresztą może nie jest to identycznie taka sama haptyka, ale powiem, że fajnie to wygląda moim zdaniem, więc to jak najbardziej na plus. Poza szkiełkiem, folią, sorry, która tutaj jest na ekranie, macie też Gorilla Glass 5. generacji, więc no całkiem powiedziałbym sensownie, jeżeli chodzi o zabezpieczenie samego ekranu. Boczki? To mi się nie wydają na metalowe i chyba raczej nie, są bardziej plastikowe. Ale z tyłu też szkło, nie wiem której generacji, nie chwali nam się tutaj producent. Więc na razie w tym temacie tyle.
Co dalej, jeżeli chodzi o tego smartfona? Myślę, że ważne kwestie, no to standardowo pojedziemy sobie to, co mamy z tyłu, czyli aparaty. Tak naprawdę mamy tutaj trzy aparaty. 48 megapikseli, 8 megapikseli i 5 megapikseli. Odpowiednio będzie to standardowy, szerokokątny i makro. Co ciekawe, pierwszy aparat, czyli główny, ma światło 1,79, całkiem fajne, szeroki kąt 2,2 i telemakro, tak to zwane, tutaj mamy tutaj 5 megapikseli. Co możemy zrobić fotograficznie, jeżeli chodzi o ten smartfon? Zobaczmy sobie w ogóle, weźmy no, standardowo pierwsze sznyty. Jest, jak widać, zdjęcia na szeroko, może sobie weźmiemy tutaj, coś cykniemy, jest zdjęcie standardowo, możemy też cyknąć dwukrotny zoom. No i cóż, no i 10-krotne już cyfrowe, ale to wiecie, no to lepiej pozostać przy optyce. Standardowo tryb profesjonalny jest, co my tutaj mamy, no praktycznie większość rzeczy, co trzeba, można ustawić zdjęcie, portret więcej, no tu możecie też cyknąć 48 megapikseli zdjęcie, tryb nocny, zwolnione tempo, panorama, no jest wszystko, co być powinno. Jeżeliśmy sobie w ogóle do wideo, wideo tak samo standardowo, zobaczmy, czy możemy podczas nagrania się przełączać między obiektywami. No tutaj jesteśmy na szerokokątnym, możemy przechodzić do dwukrotnego zoomu. No to fajne, fajnie, że da się podczas nagrania, zresztą to sobie zobaczcie, jesteśmy na szerokim i płynnie jesteśmy w stanie przechodzić aż do dwukrotnego, więc to mi się podoba, przydatna funkcja, to jest jak najbardziej na plus moim zdaniem. Jeżeli chodzi o fotograficzne opcje, no to takie typowo Xiaomi, aplikacja do obsługi, czy też Pocophoski. A, śmieszne już słowotwórstwo tworzę, ale wiecie, o co mi chodzi. Co dalej, jeżeli chodzi o aparaty? Przedni 20 megapikseli, światło 2,45, więc no tutaj jeżeli chodzi o kwestie fotograficzne, myślę, że tak przyzwoicie bym powiedział, jeżeli chodzi o tego typu sprawy. Obsługa 5G już w takim smartfonie jest, więc bardzo dobrze. Jest NFC, Wi-Fi w standardzie 6, Bluetooth oczywiście jest, GPS-y, wszystko co być powinno mamy tutaj na pokładzie. No myślę, że kolejna z ważnych rzeczy to oczywiście bateria. Co nam tutaj pokazuje? 4520 mAh. Może być, jeżeli chodzi o kwestię ładowarki, mamy tutaj maksymalnie 33 W. No to też tak już bym powiedział przyzwoicie, spoko. No wiadomo, nie jest to 120 W czy coś w tym stylu, ale jest w zestawie oczywiście kabel przystosowany do 33 W i oczywiście ładowarka, więc jak najbardziej myślę, że to na plus. Więc taki zestaw bym powiedział, w miarę posiadający, powiedzmy, że wszystko, co być potrzeba. Ładny w miarę wyświetlacz, jeszcze pamięć w ogóle UFS 3.1, a to sobie zobaczycie w testach AndroBench. Teoretycznie poprawione jest jakieś chłodzenie, jest tu jakiś ten liquid pad, czy jak to cokolwiek nazwać, czyli ciepłowód jakiś mały. Zobaczę jak to się będzie, czy to się będzie nagrzewało, czy będzie to dawało radę. Oczywiście przetestuję to w testach. No i cóż, no wstępnie Poco działa fajnie, szybko, ładna animacja, to mnie na razie urzekło w tym telefonie. Wygląd powiem wam też fajny, no taki błyszczący, mogę sobie przejrzeć wszystko co tu wokół mnie jest i przy okazji siebie, no fakt, trzeba jakiś etui na pewno założyć. Fajnie, że te aparaty nie odstają, no i cóż, bierzemy się do testów. Sprawdzamy, testujemy, niedługo cała playlista o Poco F3, więc wszystko co jak zwykle będzie u mnie. Macie jakieś pytania, chcecie coś wiedzieć więcej o nim, piszcie w komentarzach. No i cóż, na dzisiaj tyle. Z tej strony Ucek, trzymajcie się ciepło, hej!